Ludzie wielkiego intelektu wiedzą, że nie ma wyraźnej granicy między tym, co realne, a tym, co nierealne. Mówią, że oszalałem. Podobno dwóch miejscowych znalazło mnie nad ranem 7 mil od miasta Windlabs. Śmiałem się i coś bełkotałem pod nosem. Przeklinałem i kłóciłem się sam ze sobą. Ponoć wyglądałem jak obłąkany, z płonącym wzrokiem, trawiony przez szaleństwo. Mówią, że szukałem jakiegoś grobu na miejscowym cmentarzu. Mają rację. Gdybyście tylko wiedzieli, czyj to był grób, zrozumielibyście mnie. Moje zachowanie, mimo pozorów, nie miało nic wspólnego z szaleństwem. Musicie to zrozumieć. Gdybyście wiedzieli, co mi się przydarzyło, wtedy na pewno, wierzcie mi na słowo, zrozumielibyście także powody. Wszystko zaczęło się pewnego chłodnego, listopadowego dnia. Tego dnia przydzielono mi sprawę podejrzanego Lota Noldera, człowieka, którego inteligencję szczerze podziwiałem. Wrócił do miasta po 5 latach podróży po całym świecie i został uznany głównym podejrzanym o morderstwo w pierwszej sprawie, jakiej się podjął. Lot Nolder wyjechał z Wellsmouth 5 lat temu, ale czy powrócił ten sam człowiek? Dobre pytanie. Odpowiedź pozostawiam czytelnikom tych zapisków. Podobno jestem w wariatkowie już od 2 tygodni. Naprawdę minęło aż tyle czasu? Ciężko powiedzieć. Nie pamiętam pierwszych 8 dni. Lekarze twierdzą, że robię postępy. To zwykłe kłamstwa. Z każdym dniem coraz trudniej jest mi przypomnieć sobie, gdzie i kim jestem. Dlatego moje notatki są takie ważne. Toczę ze sobą nieustającą walkę. Chcę przekonać samego siebie, że naprawdę oszalałem. Ponieważ zanim zostałem odnaleziony, spojrzałem szaleństwu w oczy głębiej niż jakikolwiek żyjący człowiek. Tak, na pewno jestem obłąkany. Muszę być, ponieważ wszystko, co widziałem oczami duszy wszechobecnego szaleństwa.